Państwo, na przykład komisja rewizyjna, dokonujecie jakiejś kontroli, tak? I w wyniku tej kontroli uważacie, że doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Natomiast tu była kontrola kompleksowa. Na podstawie tej kontroli został wypracowany protokół, zalecenia pokontrolne, poszły zarzuty kolegium w rozszerzonym składzie, tak? Czyli całe kolegium, już nie ci kontrolujący, uznało częściowo zarzuty za zasadne, częściowo za niezasadne i oddaliło. I teraz kolegium Izby będzie kierowało zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych na burmistrza, żeby on wszczął całą procedurę. Tak, tak to się będzie działo, bo to jest ich obowiązek. Bo to oni stwierdzili, że doszło do naruszeń tego. Państwo stwierdzili, to oni stwierdzili. Identyczna sytuacja. I tam w tej dyscyplinie finansów jest tam artykuł 5, 7, 9, który mówi, za naruszeniem dyscypliny uważa się. I są tam określone przypadki, właśnie to, co oni wyartykułowali. I oni takie zawiadomienie złożą, niż nawet wskażą rzecznikowi, które to artykuły tej ustawy o odpowiedzialności zostały przez burmistrza KOŻ naruszone. A on będzie prowadził postępowanie wyjaśniające najpierw, a jeżeli uzna, że są przesłanki, żeby stanął przed komisją, to zostanie sprawa skierowana przed komisję, przy rzeczniku i komisja wyda orzeczenie. I od tego orzeczenia burmistrz będzie miał prawo odwołania się do głównej komisji, czyli do Warszawy. A jeżeli nie zgodzi się z orzeczeniem głównej, to jeszcze przysługuje prawo odwołania do sądu. I dopiero prawomocne zakończenie tamtej procedury ustali, czy burmistrz naruszył, czy nie, bo to są na razie ustalenia kolegium. Regionalna ujawniła okoliczności. To nie komisja rewizyjna, nie komisja finansowa, nie jakaś inna komisja, czy nie cała rada ujawniła okoliczność. I ten obowiązek na państwu nie spoczywa i nikt nie wróci, że tak powiem, naruszenie tego obowiązku albo jakiejś bezczynności. To jest tak jak mówiłam, gdyby komisja rewizyjna, czy jakakolwiek inna komisja, przy kontroli, czy rada ustaliła, że zostało naruszone to, to ma takie uprawnienia, bo wtedy ona ujawniła. Państwo też o tym dowiedzieli, ale nie ujawnili. Pani radni, ja uważam, że jeżeli podejmiemy tę uchwałę i będzie ona niezasadna, to żadnej kary z tego tytułu nie poniesiemy. Po prostu nam ją uchylą. Jeżeli nawet uchwała będzie nieskuteczna swojej mocy, a wychodzimy poza organ kontrolny regionalną rachunkową, to zdajemy sobie sprawę z tego, że ta uchwała zostanie uchylona. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie złożenia zrobienia odnoszenia do dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza KOŻ? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta większością głosów.